Co sprawia, że chcemy przekraczać granice ludzkiego poznania? Zapuszczać się w nieznane. Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat. Uczymy się, ale stopniowo. Zatracamy umiejętność dziwienia się. Ale nie wszyscy. Są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Nasza ekipa ma już dość. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. Jeszcze trochę. Zaczekaj na widok, Laro. Złap moją rękę. Dzięki. Spójrz na to. Wspaniale. Ale zsuwający się ze szczytów śnieg to zły znak. Szlak prowadzi na górę. Ze szczytu będziemy mieć świetny widok. Cześć, na dolinę. Witam na kanale Tyber. Dobra. Dzisiaj będziemy grać w Rise of Tomb Raider. Od dłuższego czasu chciałem zacząć z tym nagrywać. Nie poprzednio grałem zwykłego Tomb Raidera. Znaczy już w tą wersję odświeżoną taką. Piękna okolica. Hej! Nie można ani skakać, ani biegać. Pamiętaj, że twój tata byłby z ciebie dumny. Wiem. Mam jednak co do tego dobre przeczucie. O! Niech to! Wszystko w porządku? Straciłam równowagę! Nic mi nie jest! Mało brakowało. Laro! Wszystko w porządku? Johna! Raz, skakanie. Tutaj jestem! Zejdę tam po ciebie! Nie! To zbyt niebezpieczne! Dam radę wspiąć się na górę! Jesteś pewna? Nie w tą stronę skoczyłem. Standard. U mnie każdy filmik się zaczyna chyba od śmierci. Chyba już taki znak rozpoznawczy, nie? Góra. Dobra, wchodzimy. Nie! To zbyt niebezpieczne! Dam radę wspiąć się na górę! Jesteś pewna? Zostań tam! A i tutaj pewnie będę musiał skoczyć. No pewnie. Muszę przeskoczyć! Tak, w porządku. Weź mnie za rękę. Mam cię. Niech cię, Laro. Myślałem, że spadną. Przyprawisz mnie kiedyś o zawał. Nic ci nie jest? Nie. Idziemy. Chyba musimy przez nią przejść. Nie jest źle. Gdyby zepsuła się pogoda, możemy zaszyć się w tej jaskini.
Naprawdę myślisz, że znajdziemy to zaginione miasto? Wiem, że mnie trochę ponosi, ale ten stary tropiciel mówił, że widział w tych górach ruiny. Gdybym miał to ukrycie zaginione miasto, pewnie zrobiłbym to na takim właśnie zapomnianym pustkowiu. Mam nadzieję, że ludzie z Trójcy nas nie ubiegli. Burza jest coraz bliżej. No zapaliła flarę tylko po to, żeby ją wyrzucić. To powinno wystarczyć. Jesteśmy już prawie na szczycie. Myślałem, że dłużej będzie ją... Chociaż tutaj jakaś skinia będzie dłużej oświetlana, ale widzę, że... Tylko na chwilę. To nie było sensu go tylko zapalać. Co ty myślisz? Jesteśmy już blisko Johna. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Podłoże wygląda dość stabilnie, ale trzymaj się blisko ściany. Dobra. Teraz czeka nas wspinaczka. Uważaj na spadający lód. Dobra, jesteś gotowy? Do dzieła! No dobra, skaczemy. No nie. Czy pierwszy powinienem złapać, dobra. Trzymaj się blisko ściany. Dobra. Teraz czeka nas wspinaczka. Uważaj na spadający lód. Dobra, jesteś gotowy? Do dzieła! No dobra. Lecimy. Powoli i spokojnie. Trzymajcie się mnie. A mogę podskoczyć się? Uważaj! O niech tu! O mały włos! No dobra. Mocniej do ściany. Dasz radę przeskoczyć? Dam radę! No ty tak, ale czy ja dam radę? Cholera! No dobra, dałem radę. Chyba nie dam rady przeskoczyć! Zostań tu! Wezmę linę i przymocuję ją na szczycie! Dobra, poluzuję trochę. No i linę, zostaw go. Jeszcze trochę, Laro. Dasz radę! Tam śmigłowce polecieć, żeby zobaczyć te ruiny. Szybko! Aj. Przerzuć mnie na drugą stronę! Niepotrzebnie spauzowałem. Dobra, rozhuśtam się tutaj. Dobra, szybciej, chodź tam.
parkurze jest. Jest lawina. Biegniemy dalej. Skok. Jakiś samolot fajny. No pewnie standardowo będę musiał się tutaj złapać. Czy ja zginęłem teraz, czy się coś wczytuje dalej? Tak, wygląda na to, że zginęłem. Łap się, łap. Czyli muszę szybko przeskoczyć dalej na bok. I tutaj w tej grze nie da się jednak jakoś tak, nie ma za dużo czasu na myślenie. Trzeba działać od razu. W sumie myślenie tak mi za dużo nie było, więc... No bez kitu. A. Myślałem, że zginęłem znowu. Czy co, nie pokazali, jak ją wyciągają? Tylko od razu dwa dni później. W życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Ale co po nas zostaje? Kości? Proch? A co z duszą? Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. Prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym. Kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi i obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to... Trójca. Pradawna, bezwzględna sekta, chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się Larze albo Anie, nigdy bym sobie nie wybaczył. Czyli to na nią się czałem tutaj. A nie, ktoś udział. Co już się kapnęła, że ktoś tu był, że ktoś się przesłuchiwał kasety, tak?
mój Boże, przepraszam. Co ty tu robisz? Brukowce znowu się do ciebie dobierają, więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był... chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia, zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda. I mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale Anno, on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie się to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka, Anno. Właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz. Jesteśmy blisko. W kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Coś tu nie gra. To tylko lokalna mina. No strzelać jeszcze nie zaczęli, więc... Powiedziałeś o mnie komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty. Ty skur... Co? Nie było mowy o strzelaniu. Zabierz nas stąd! Cholera! Cholera! Nie, nie, nie! Chodź! Szczęśliwość się zgubiła. Dobra, i standardowo zaczynamy z jednym czekanem, tak samo jak było w poprzedniej części. Co, no skoczyć to raczej tam nie skoczę, muszę iść raczej tą ścieżką. W pistolecie mam nieskończoność amunicji? Trochę dziwne. Tata wspominał o tym w swoim dzienniku. Ponoć grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. Muszę przeskoczyć chyba.
Zbo, mogę wejść? Tak, mogę. Czyli to na tych górach lodowych to był taki samouczek tylko. Czyżbym trafiła we właściwe miejsce? Dobra, właśnie, właśnie. No mi jest fajne. Niewiarygodne. To jakaś inskrypcja. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo... Prorok. To tutaj. Tata miał rację. Jest tu coś ciekawego? To chyba jakaś mapa, ale nie mogę odczytać słów. To jest jakiś znacznik. Pismo jest bizantyjskie, ale nie jestem w stanie tego odczytać. No dobra, pozwiedzamy tutaj trochę okolice. Może coś znajdę ciekawego. W porządku. Widać go tutaj. Dokonuje cudownych uzdrowień. W notatkach taty była o tym wzmianka. No dobrze, czyli muszę przeczytać dużą ilość znaków na ścianach, żeby nauczyć się po prostu tego języka, w którym jest napisane tutaj na tym filarze. Może jakiś łuk znajdę dla niej. Więc kusza jest, druga kusza. Tu widać, jak prorok przemawia do wrogiej armii. Przekonał ich do złożenia broni. Bo jak jakiś Jedi, co? Oto cuda, jakie czynił prorok z Konstantynopola, niesłusznie zamordowany przez zakon Trójcy. Czyli co, już mogę przetłumaczyć? O co tam jest? Przeprowadził swój lud przez pustynię, do oazy. Jakiegoś Mojżesza z niego robią? Ukryte wejście. Czy będę mógł to rozwalić, ale jeszcze nie. Czy jeszcze nie chcę mówić? Dobra, idziemy. Stanę, dostać się do grobowca przed zachodem słońca. Szukają grobowca. Muszę znaleźć go wcześniej. Mój grecki zdążył już wprawdzie trochę zardzewieć. Jednak tutaj chodzi o coś ukrytego w pobliżu. Zaznaczę te miejsca. Dobra. Zobaczmy tą mapę. Jestem tutaj. Tutaj muszę się udać. To co to jest? Skrzynia z monetami się zaznaczyła na mapie. Fresk. Fresk. I fresk. Gdzie ta skrzynia? No bez... Dobra. Trochę za łatwe, ale... Dobra. Pytanie, skąd ja przyszedłem? Nie stąd na pewno. Chyba w takim razie stąd. Tak? Tak, stąd przyszedłem.
dopiero teraz mogę tam iść. To niesamowite. Szkoda, że tata tego nie widzi. Co to jest ta oaza od tego proroka? Fajnie to. No dobra, czyli tak mogę cel znajdować. Nie po wszystkich ścianach mogę. Dobra, idziemy dalej. Muszę tam wejść. No dobra, pytanie, co ja tam muszę zrobić w takim razie? Tędy muszę przejść. To jest pewne. To się zaraz zerwie. Dobra. Wiadomo, szybciej trzeba działać. Zakon Trójcy ścigał proroka i jego lud, aż wreszcie doszło do starcia w ich ukrytej oazie. Przedostać się. Niech to. No świeć. Co? O, pełny skorpionów, fajnie. Miejscówka fajna. Tutaj stoczono bitwę. Znaczy... Armia przeciwko pielgrzymom. Zakon Trójcy. Teraz masz pewność, że grobowiec istnieją naprawdę. Synu, do Zakonu Trójcy doszły słuchy, że wyznawcy proroka budują wielki grobowiec przy oazie na obrzeżach Werii. Co gorsze, o ile myśleliśmy, że grobowiec jest przeznaczony dla proroka, Trójca uważa, że ten wciąż żyje. Doniesiono nam, że głosi herezję wśród naszych obywateli, wabiąc coraz więcej wyznawców opowieściami o tym, jak pokonał śmierć. To kłamca i heretyk, przypisujący sobie cuda, do których zdolny jest tylko Bóg. Przysięgłeś, że nie żyje. Czyżbyś zawiódł nas?
No dobra. Liścik zebrany. Czy cała armia umarła? Proroka zgładził zakon Trójcy. Co mnie zaskakuje, że na tych freskach nie ma żadnej litery praktycznie. A ona za pomocą tych fresków, jak obejrzałem kilka fresków, nauczyła się języka i mogła przeczytać obelisk w poprzedniej jaskini. Taki fajnie to wygląda. Coś takie jakby arcydzieło. Detonują ładunki, by wejść. Muszę jakieś wyjście znaleźć. Nie wiem, czym się... woda? Dobra, będę mógł to rozwalić. Bo za to się raczej nie chwycę. Chyba, że coś woda... Tak, to w sumie mógłbym rozwalić. Też tą ścianę. Dobra, zobaczymy pierw ścianę, zobaczy co się stanie. Przypuszczam, że woda wypłynie, tak? Ale... Miejmy nadzieję, że to zadziała. No nie ma jak pływanie z trupami. To tak czy inaczej chyba, może już mogę na to wejść. No nie mogę. A tutaj mogę wejść. Musi tam być jakieś przejście. Zaraz. Czy ja dobrze widziałem? Mam jeden hak. Czekam, a mi się pokazują dwa. Dobra, tutaj nie ma przejścia. Więc może spróbujemy to rozwalić. Tak. Dobra.
Niesamowite. Udało nam się, tato. Takie nam, mi się udało. No wiem, tam musisz się dostać, tak? Czy jednak nie? No myślałem, że tam dolecę, ale się nie udało. Dobra, zrobimy inaczej. Zobaczcie, co tutaj mam. Nic. Płyniemy dalej. Tam są jakieś drzwi. Tratwa. Czemu ten wskazuje? Muszę znaleźć sposób, by wspiąć się wyżej. Może zdołam podnieść poziom wody. Teraz już się drzwi otworzyły. Czy to nie jest to? Aha. To skręciłem. A nie, czyli za każdym razem jak się za coś łapie, to poziom wody się podwyższa. Widzę, że są schody jakieś. A dzięki temu mogę sobie zwiedzić ten teren, co jest tutaj. Jest dzbanek. Lampa. Tam generalnie mógłbym się dostać chyba. No nie, no tego to się nie spodziewałem. Ale dobrze, że wiem, że coś takiego tam jest. Tędy wszedłem? Tak. Zawód się rozwalają. Panie, to niemożliwe. Własnoręcznie przeszyłem serce proroka Dzidą. Patrzyłem, jak umiera. Jego ludzie zapewne ubrali innego człowieka w szaty zmarłego proroka, aby dalej szerzyć jego kłamstwa. To banda pokonanych, zdyskredytowanych wygnańców. Udamy się na południe i wyrżniemy resztę jego ludzi, ale prorok nie żyje. Przysięga. Co tam jest? Coś tam świeci ciekawego. A jak skoczyć na dół?
czyli muszę tak. Coś tutaj jest chyba. No dobra. Czyli z hajsem jestem do przodu. Hejs się zgadza, to najważniejsze. To jest coś jest ciekawego? Bo znowu hajs. Dzbanek. Tak w sumie się mało rzucają w oczy tych pieniędzy, dzbanki, wszystko zaraz. Może na mapie to mam zaznaczone. Dobra, tu jestem. Tutaj wziąłem chyba dzbanek. Tam muszę się udać. To pozostaje mi zobaczenie tego. Ale jeszcze jest jedna jakby skrzynka z monetami tutaj. Chyba, że może na górze jest. Tak, bo to już mi pokazuje, co odkryłem, więc możliwe, że tam to też odkryłem, ale widzę, że jest plakat jeszcze. Panie, jadę na czele małej armii wiernych, uzbrojonych i gotowych do akcji żołnierzy i mam dobre wieści. Znaleźliśmy grobowiec proroka. Na drodze zaatakowali nas szaleńcy walczący pod sztandarem proroka, ale z łatwością ich pokonaliśmy. Puściliśmy jednego żywcem i podążyliśmy za nim do oazy. To, czy prorok uciekł śmierci, czy kto inny nosi jego szaty, nie ma znaczenia. Wybijemy wszystkich w środku, a grobowiec w końcu spełni swoją rolę. Dobra, muszę się na górę dostać. Tam byłem, ale spróbujemy się dostać w drugą stronę teraz. Jak się tutaj nurkuje? A dobra, prawy przycisk myszy. Ale nie mogę niżej. Czemu? Dobra, nieważne. Zaraz zginę. Tego bym nie chciał. Dobra, biegnę dalej. Rozwalić tego nie mogę. Gdzie się muszę udać teraz? Zobaczmy.
Czy zestaw na wymi, czy jestem na górze? A zobaczę. Ja się tam w ogóle mogę dostać? Lecimy dalej. Tam też się pewnie nie dostanę. Dobra, dobiegniemy. Jest pułapka, więc szybko będę musiał przeskoczyć tam. Kolejna pułapka. W którą pewnie muszę wpaść, tak? Oczywiście. Nie no, nie wpadłem. Chociaż jestem ciekawy, co ona robi. Ale ominiemy ją. Tam zjadę pewnie na dół. To mogę zestrzelić, tego nie mogę zestrzelić. Więc tak, jeżeli to zestrzelę, to pewnie to się poniesie do góry. Jak winda. Panie, ostatni wyznawcy proroka zabarykadowali się w grobowcu. Rozbiliśmy obóz i przygotowujemy się do szturmu. Tuż przed zamknięciem bram dostrzegłem człowieka podającego się za proroka i muszę przyznać, jest do niego podobny. Ale to niemożliwe. Nieważne. Przed zmierzchem wszyscy w środku zginą. Zakon Trójcy położy tej herezji kres. Dobra. No dobra, tutaj widzę, że są jeszcze, ściana, w której wlatuje woda, więc przypuszczam, że się poziom wody podniesie, więc to może mi się przydać. Mam nadzieję, że to mi się nie zerwie nagle, bo się wkurzę. Tutaj generalnie mogę zjechać i zobaczyć, co jest na dole. Dobra, próbujemy. Czyli tak, jak na tym stanę, to się poziom wody podnosi, bo otwierają się te drzwi. Lubię takie fajne zagadki.
Na dole nic ciekawego chyba nie ma. Zobaczę jeszcze na mapie. Dobra, rozwalam ścianę. Czyli się nie udało. To też jest dobry motyw, zaraz. Co mi to dało? Chyba wiem. Bo już wiem, o co chodzi. Jeżeli wskoczę na to, to się otworzy woda. Tratwa podpłynie pod tamtą ściankę. Więc dobrym motywem by było wskoczyć z powrotem na tą tratwę i z tej tratwy, jak ona będzie wracała, wskoczyć na to. Zaraz to przetestuję. Dobra. No nie. Nic to nie dało. Zaraz zobaczę, co ja tu muszę zrobić w ogóle. A, dobra. Czy muszę się na górę dostać? Muszę spróbować wejść na tę belkę. Jeszcze jakbym wiedział, jak tam wejść. Już chyba wiem jak. Dobra.
Dobra, ciężko będzie coś. Muszę się dostać na górę tam, ale... Padła nie tam, gdzie trzeba. A nie, w końcu się złapałem tego, co chciałem wcześniej się złapać. Nic tu nie ma. Nie, nie. Coś przeoczyłam. Ustawić ładunki. Co, ona siedzi w środku? Bo widzę, że zamknięty jest grobowiec. Otwórzcie to. Ostrożnie. W sumie sarkofag. To może być zabójczo niebezpieczne. No jest, jeżeli tam jest Lara. Kim u diabła jesteś? Jesteś inteligentną kobietą. Zdaje mi się, że już to wiesz. Trójca. Gdzie jest artefakt? Nie wiem, o czym mówisz. Nie igraj ze mną. Przyszliśmy tu za tobą. Słuchaj. Grobowiec był pusty, gdy tu przyszłam. Nie było w nim ciała, ani tym bardziej żadnego artefaktu. Ziemię! No nieźle, o, no wreszcie strzelanie jakieś. Chowaj się, chowaj. Wybiegać szybciej, tak? Dobra. What the fuck? Ruszaj się, biegiem! Nie biegnij, nie biegnij, biegnij. Skacz. Jeszcze! Dobra.
Co, to nie ten grobowiec? A, czyli tamten żyje. Laro! Mam ci tyle do powiedzenia, nie wiem. Znalazłaś grobowiec proroka? Tak, ale ktoś mnie śledził. Kto? Co takiego? Ludzie, którzy mówią o sobie Trójca. Próbowali mnie zabić. O co tu do cholery chodzi? To wygląda groźnie. Grobowiec był pusty, ale zdaje mi się, że szukali boskiego źródła. Artefaktu, którego szukał twój ojciec? To nie wszystko. Na grobowcu znalazłam ten symbol. Wiedziałam, że gdzieś go już widziałam. Nie dawało mi to spokoju. Właśnie wtedy doznałam olśnienia. Widziałam go tutaj, w jednej z książek taty. Posłuchaj. Zaginione miasto Kitierz. Podobno zniknęło gdzieś na Syberii około XII wieku. Według legend, w przeddzień najazdu Mongołów zniknęło pod powierzchnią jeziora. Co to ma wspólnego z artefaktem proroka? To ten sam symbol. Laro! Jeśli boskie źródło jest ukryte w ruinach zaginionego miasta Kitierz i czeka na odkrycie, to muszę tam jechać. Na Syberię? Żartujesz sobie? A, czyli początek gry pewnie był jej końcem, tak? Naprawdę pozwolił nam odkryć tajemnicę nieśmiertelności. Wszystko wyglądałoby inaczej. Choroby, cierpienie, śmierć znikną. Czy ty słyszysz, co mówisz? Johna, tyle razem przeszliśmy. Wiesz, że jeszcze tyle do odkrycia. To może być prawda. Nie obchodzi mnie, czy to prawda. Straciłem już zbyt wielu przyjaciół. Nie chcę stracić też ciebie. Tacie nie udało się wpaść na tropki Kitierzu. Poświęcił temu wszystko. Również ciebie. Przestań obwiniać się za to, co się stało. Sam dokonał wyboru. Nie mogę tak tego zostawić. Nie teraz. To wszystko, co mam. Nieprawda! Gdybyś pomyślała spokojnie przez 5 minut, może byś to zrozumiała. Powstrzymasz nas! Nie mogę od razu strzelać. Niech to, Laro. Co my teraz zrobimy? Ja ich tu naprowadziłam, Johna. Jeśli boskie źródło istnieje, musimy dotrzeć do niego pierwsi. Ruszamy na Syberię. No dobra, tylko zastanawiam się, czy na początku gry nie widziałem tam napisu 2 dni później? Myślałem, że to 2 dni później to się dzieje już na tej pustyni, a tu się okazuje, że to musiało chyba być 2 dni wcześniej. Więc albo ja źle spojrzałem, albo tutaj się pomylili z tłumaczeniem. Johna, jeśli mnie słyszysz, zawróć.
Nie próbuj mnie szukać. Muszę zrobić to sama. Muszę znaleźć schronienie. No dobra, myślę, że na dzisiaj skończymy. Początek gry podoba mi się. Dziękuję w sumie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to poproszę o łapkę w górę, ewentualnie o subskrypcję. Dziękuję, do zobaczenia.